Systemy komputerowe, część druga, wideokast, moduł drugi, zabezpieczenia systemów operacyjnych. Witaj, przyjrzyjmy się dziś różnym rodzajom złośliwego oprogramowania. Czy wiesz, co kryje się pod pojęciem złośliwego programu? Są to wszystkie skrypty lub programiki, których zadaniem jest instalowanie się na obcych komputerach bez wiedzy i świadomej zgody jego użytkownika. Celem złośliwego oprogramowania jest pozyskiwanie informacji lub przejęcie kontroli nad danym komputerem. A teraz kilka przykładów. Wirus to program lub fragment wrogiego wykonalnego kodu, który dołącza się, nadpisuje lub zmienia inny program w celu reprodukcji samego siebie bez zgody użytkownika. Przejdźmy teraz do robaków. Jest to złośliwe oprogramowanie podobne do wirusów, rozmnażające się tylko przez sieć. W przeciwieństwie do wirusów nie potrzebują programu żywiciela. Często powielają się pocztą elektroniczną. Jeśli chodzi o Wabbit, to jest nim program rezydentny, nie powielający się przez sieć. Wynikiem jego działania jest jedna określona operacja, na przykład powielenie tego samego pliku aż do wyczerpania zasobów pamięci komputera. Na pewno słyszeliście o Trojanach. Trojan nie rozmnaża się jak wirus, ale jego działanie jest równie szkodliwe. Ukrywa się pod nazwą lub w częściach pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, Trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika. Na przykład otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera. Nieco mniej słyszy się o oprogramowaniu zwanym backdoor. Przejmuje ono kontrolę nad zainfekowanym komputerem, uniemożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych, łącznie z usuwaniem i zapisywaniem danych. Podobnie jak Trojan, backdoor podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez internet. Wykonuje wtedy zadania wbrew wiedzy i woli ofiary. Coraz więcej słyszy się o programach szpiegujących, czyli spyware. To oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Takie jak informacje o odwiedzanych witrynach, hasła dostępowe i tym podobne. Występuje często jako dodatkowy i ukryty komponent większego programu, odporny na usuwanie i ingerencję użytkownika. Słyszeliście o exploicie? To kod umożliwiający bezpośrednie włamanie do komputera ofiary. Do dokonania zmian lub przejęcia kontroli wykorzystuje się lukę w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze atakowanego. Teraz przejdźmy do jednego z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Jest nim rootkit. Ogólna zasada opiera się na maskowaniu obecności pewnych uruchomionych programów lub procesów systemowych. Rootkit zostaje wkompilowany lub wstrzyknięty w istotne procedury systemowe. Z reguły jest trudny do wykrycia z racji tego, że nie występuje jako osobna aplikacja. Keylogger odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce. Coraz częściej keyloggery są procesami niewidocznymi dla administratora. Istnieją też keyloggery występujące w postaci sprzętowej zamiast programowej. A na koniec kilka słów o dialerach. To programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Najczęściej są to numery o początku 0700 lub numery zagraniczne. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych i analogowych i cyfrowych ISDN. Występują głównie na stronach o tematyce erotycznej. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.